Языковая школа «Говори ПЛ», стационарные занятия в школе в городе Лодзь или занятия онлайн. Dzień dobry, nazywam się Karolina Fraj i jestem nauczycielką języka polskiego w szkole językowej Govori.pl. Możecie uczyć się u nas w Łodzi stacjonarnie lub online. Dziś opowiem Wam trochę o policji w Polsce. Powiem Wam, jak zgłosić zaginięcie dokumentów, kradzież albo napaść. No to musimy od czegoś zacząć. Najpierw musimy się udać na komisariat policji. Ale jak zapytać o drogę na komisariat? Myślę, że to już wiecie. Gdzie jest najbliższy komisariat policji? Jeżeli już dotarliście do najbliższego komisariatu policji, no to teraz trzeba się tam spróbować dogadać. Z pewnością na wejściu na komisariat będzie czekał funkcjonariusz, który przyjmuje zgłoszenia. Od czego musimy zacząć? Myślę, że najpierw trzeba się przywitać. Dzień dobry, chciałam zgłosić zaginięcie dokumentów. Możemy też zapytać w zupełnie inny sposób. Chciałabym zgłosić zgubienie dokumentów. Niestety nie jestem pewna, czy je zgubiłam, czy ktoś mi je ukradł. Najczęściej mamy taką sytuację w komunikacji miejskiej. Nie wiemy, czy wypadł nam portfel z dokumentami, czy ktoś ten portfel wyjął. Kiedy już funkcjonariusz przyjmie nasze zgłoszenie, z pewnością będzie chciał, żebyśmy wypełnili wniosek. Albo będzie chciał od nas inny dokument potwierdzający naszą tożsamość. I co wtedy, jeśli nie mamy żadnego? Nie mam przy sobie żadnych innych dokumentów, ale pamiętam numer PESEL. Czy na ten moment to wystarczy? Jeśli jednak wiemy, gdzie coś się stało, w jakim miejscu, może nawet znamy sprawcę, to oczywiście musimy policję o tym poinformować. Zostałam okradziona w metrze. Niestety nie pamiętam, jak wyglądał sprawca. Ale możemy też pamiętać naszego sprawcę. Zostałam okradziona w metrze. Pamiętam, jak wyglądał sprawca. Był to około 20-letni chłopak. Miał na sobie dużą czerwoną bluzę. Jeśli jednak zgłaszacie, że ktoś okradł Wasze mieszkanie, musicie to zrobić troszeczkę inaczej. Okradziono nasze mieszkanie, zabrano cały sprzęt elektroniczny, trochę pieniędzy i złotą biżuterię. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze w takiej sytuacji spisać to, co Wam zginęło. Jak zachować się na komisariacie, kiedy to Wy zostaliście tam wezwani i nie do końca wiecie, z jakiego powodu? Zostałam wezwana na przesłuchanie. Do którego pokoju muszę iść? Chciałabym poinformować moją rodzinę, gdzie jestem. Pewnie bardzo się o mnie martwią. Nie zrobiłam niczego niezgodnego z prawem. Chciałabym porozmawiać z moim prawnikiem. Potrzebuję tłumacza. Ale Wy po naszym kursie nie będziecie go potrzebować. Wiecie już, jak zgłosić kradzież lub zgubienie dokumentów. Jak zachować się, kiedy to Wy jesteście wezwani i jakie pytanie zadać. Tak jak już powiedziałam, po naszym kursie nie będziecie potrzebować tłumacza. Do usłyszenia! Языковая школа Говори.пл. Стационарные занятия в школе в городе Лодзь или занятия онлайн.